I znowu w górach. Tym razem grań rochaczy. Jest jakoś po czwartej. My już tutaj na Słowacji, jak widzicie, wchodzimy do góry. Przed chwilą włączyłem z YouTube'a Wojtkowi odgłos ryczącego niedźwiedzia. Strasznie był wydygany. Tam idzie gdzieś dalej. Uważaj, niedźwiedź! No dobra, idziemy dalej. Możecie wierzyć bądź nie, ale tak było podczas ostatniej wyprawy w góry, a dokładnie w Tatry Słowackie, Tatry Zachodnie. Możecie zobaczyć teraz krótki filmik z tej wyprawy. Polecam. Idziemy od 4 rano. Jeszcze zostało nam kawał drogi. Tutaj, zobaczcie, jaki piękny widok. Czas na przerwę, czas na KitKat. Co to jest? Taki napój dobry. Co tam jest? Mów słowo. Gorąca woda, gotowana i miód. Tylko? Tak. Kurczę. Cytryny już nie miałem. Kasna, cytryny już nie starczyło. A teraz wam udowodnię, że w polskich Tatrach zawsze jakiś bałwan się znajdzie. Zobaczcie. A to Słowackie Tatry oczywiście i też bałwanek. No właśnie, mało turystów. Zobaczcie, gdzie idziemy. Tutaj całą tą grań. Tam daleko, 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 daleko i gdzieś tam schodzimy podobno. Ale jeszcze nie wiemy. Zobaczymy, czy nam energii starczy na całą tą trasę. Czy pampersy się nie skończą. I czy się pampersy nie skończą, dokładnie. Niezłe jaja. Garmin Wojtka wysyła do rodziny. Sygnał alarmowy SOS, tętno spadło do zera. Kurczę, kogo ja wziąłem? Dziadka. Jesteś dumny, że wszyscy fotografują twojego bałwanka? Co? Jesteś dumny z tego? W social mediach? A. Wszędzie będziesz? Nie, nie. Jesteś zadowolony? Tak, bardzo. Parcie na szkło takie miałeś, zrobiłeś bałwana. Mówisz, dobra. Chciałem się rozebrać, ale bałwan większy. W słowackich mediach pewnie będzie. Polski bałwan w Tatrach Zachodnich.
Cześć. Cześć. Bałwan sfotografowany? No, bałwany fajny, no to będzie gwiazda Tatra Maniaków. Chyba. Fajny, fajny. Ma się podczyć pogoda, także musimy podjąć męską decyzję. To jest radosny poziom. I w połowie zakończyć. Ale wrócimy tutaj. Jutro? Nie? Jutro? Nie. Nie, no gdzieś tam za miesiąc może. Miesiąc. Teraz kombinujemy, jak. Jak się. Kasę na paliwo. Będziemy puszkę postawili. Nie, teraz kombinujemy, jak mamy zejść, żeby jak najszybciej dojść. Do samochodu, rzecz jasna. Wojtek stwierdził, że weźmie kamyczek sobie na drogę. Sapiemy normalnie jak stare dziady. Tak, chyba ty. Najgorsze jest to, że nie ma w ogóle niedźwiadków. Ani jednego nie spotkaliśmy. Wojtek nawet ma taką teorię, że tutaj prawdopodobnie w słowackich kebabach to jest mięso z niedźwiedzia słowackiego. Muszę to sprawdzić w internecie. Jeszcze jedna kładka i będziemy prawie na miejscu. Matko jedyna. Ciekawe, czy to się nie zawali pode mną. Nie dała radę. Jak się czujesz? Tętno masz? Pan tętno. Pan Matusiak i pan tętno. Co za wyprawa. Nie wiem, czy pamiętacie, ale ostatnio dużo mówiłem o Tyrmandzie. A tak się składa, że odbyła się właśnie premiera najnowszej biografii Tyrmanda. Jak? Premiera udana? Wiesz co, muszę sprawdzić nagrania i spytać mojego adwokata. A mówiąc poważnie, wiesz co, no ja się cieszę, że to dochodzi do skutku, że książka przyjmuje fizyczny kształt, że ten poród wreszcie doszedł, że tak powiem, do rozwiązania i książka trafia w ręce czytelników i to oni teraz powiedzą, co myślą o Tyrmandzie i o tej historii. Ja się cieszę, że swoją robotę wykonałem, teraz książka idzie w świat. Powiedz, dlaczego warto sięgnąć po tę książkę? Ponieważ niewiele mamy takich postaci w polskiej kulturze, historii, które są tak niezwykłe, tak wyjątkowe. Człowiek, legenda, bohater tysięcy niesamowitych anegdot, ale przede wszystkim wspaniały pisarz. I tutaj taka gwiazdka, o którym nie było wiadomo przez lata, co robił, co pisał, gdzie mieszkał, ponieważ był postacią ocenzurowaną, gdzieś tam zamazaną w przeszłości, zniknął tak naprawdę z naszego świata na wiele lat. Tymczasem jest to nasz bohater. Dziękuję bardzo, do widzenia. Pan Wojciech Karolak, też super magnetyczna postać, legenda też polskiej muzyki jazzowej. Trochę tak jak Tyrmand, tak? No, w ogóle Tyrmand kiedyś powiedział, słysząc Wojciecha Karolaka, usynawiam pana, jak usłyszał, jak Wojciech Karolak gra. Więc wszystko, ta historia ciągle trwa. Jesteśmy w Warszawie tutaj, więc ta książka to jest też przede wszystkim opowieść o warszawiaku, o jednym z najważniejszych twórców w historii tego miasta. Człowiek trochę uciekł stąd, ale... Wiesz co, no uciekł, trochę był wykopany tak naprawdę z Polski, można powiedzieć. Ale przede wszystkim niesamowity pisarz i niesamowity człowiek, którego aż dziw, że nie ma w kanonie, w lekturach, w szkołach.
trzeba to jakoś odrobić, dlatego zachęcam do lektury tej książki. Myślę, może dzięki tobie to się zmieni. Wiesz co, no ja swoją robotę zrobiłem, ale to od czytelników zależy, jak będzie, bo to wam te oczy mogą, ale nie muszą się rozpalić na biało podczas lektury. I raz, że może sięgniecie po tą książkę, ale dwa, może sięgniecie po jego książki. I to już jakby po stronie pana Leopolda, co wam zrobi z wyobraźnią w głowie, jak wam namiesza. Mi namieszał, więc może z wami też tak będzie. Bardzo na to liczę. Mi też namieszał, trochę też dzięki tobie, ale to... Ty też mi namieszałeś. Dokładnie. O Tyrmandzie chyba jeszcze pogadamy w jednym z odcinków. Pokażemy, gdzie przebywał, gdzie mieszkał. Może też pokażemy pasaż Tyrmanda. Ale to za kilka dni. Natomiast dzisiaj co? Żegnam się z tobą i zachęcam oczywiście. Ja już mam swój egzemplarz. Kilka egzemplarzy będzie też przy okazji do wygrania. Super. Ale szczegóły na blogu, pan Matusiak. Dobra, to co? Żegnam się. Żółwik. Bo wszyscy dbamy teraz. No, walczymy z tymi wirusami. No, na razie. To właśnie Marcel Woźniak, autor tej biografii. Szykujemy z Marcelem już dla was specjalny odcinek. Wybierzemy się w kilka miejsc, które upamiętniają Tyrmanda. Także jeżeli nie daliście jeszcze suba, to koniecznie dajcie, żeby nie przegapić tego specjalnego odcinka. A na koniec spełniam obietnicę, bo jak wiecie, lubię dotrzymywać słowa. Obiecałem, że pokażę wam efekty sesji zdjęciowej dla jednego z klientów. I tak właśnie prezentują się te zdjęcia. Tutaj miejsce, w którym teraz się znajduję. Tutaj most Świętokrzyski. Okolice Centrum Nauki Kopernik, metro Świętokrzyska, tutaj bodajże rotunda, okolice rotundy, to syrenka, pewnie rozpoznajecie, to gdzieś w przejściu podziemnym przy metrze Centrum, tu chyba też most Świętokrzyski, no i na koniec zdjęcie z miejsca, w którym się znajduję. Mam nadzieję, że podobają wam się te zdjęcia. Podzielcie się opiniami w komentarzach, będę bardzo wdzięczny. A co, tymczasem żegnam się z wami i do zobaczenia w kolejnym odcinku.